Właśnie sobie wracam z Energylandii i tutaj jest bardzo słynny odcinek autostrady A1, która jest w remoncie i przy niej nie ma ani stacji benzynowych, ani jedzenia, ani żadnych postojów, a ja jestem bardzo głodny. I rozglądałem się dookoła za jakąś restauracją, za jakimś McDonaldem czy czymś takim i znalazłem McDonalda, opuszczonego McDonalda. I od razu postanowiłem, że tutaj zjadę, trochę na nielegalu chyba tu wjechałem i nagram tego McDonalda, bo jestem ciekaw, jak wygląda opuszczony McDonald, o ile w ogóle da się tam wejść. Nie wiem dokładnie, kiedy ten McDonald został zamknięty, jakie są informacje, bo totalnie na spontanie to nagrywam. Widzę, też jest opuszczona stacja benzynowa, także zaraz tam sobie pójdziemy. Obstawiam, że to jest opuszczone przez remont autostrady A1, ale mogę się mylić. W każdym razie na pewno wy się nie mylcie i subskrybujcie kanał. Sprawdźcie, czy ten czerwony przycisk jest u was tam na dole szary. Jeżeli chcecie, żebym być może odwiedził jakieś inne opuszczone miejsca, opuszczone restauracje. W sumie nie spodziewałem się, że będę nagrywał urbeksy na moim kanale, ale jakoś tak wyszło, ciekawość mnie tak zjadła, że muszę iść do środka zobaczyć, co tam w ogóle jest, jak to wygląda. A generalnie nasz McDonald prezentuje się tak. W sensie widać, że jest on dość mocno zdewastowany. Samochód postawiłem na linii od drive-thru, ale to też wam zaraz pokażę, że linie jeszcze zostały. Jak są narysowane linie, to nie wydaje mi się, żeby ten McDonald był jakoś mega dawno zamknięty. Ale no nie wiem, no to już wiecie. W każdym razie tutaj było okno drive-thru. Ktoś to zniszczył i to tak dość chamsko, a tam jest Saigon, ale wejdziemy do środka. Jaka beka, opuszczony McDonald! Kocham cię, robaczku EN. Proszę bardzo, tu ktoś wyznawał miłość na McDonaldzie. Ja pierdzielę, ale tu jest poniszczone wszystko. W sensie, no szyb już nie ma i tak dalej. Zacznijmy od okienek od drive-thru. Niby normalne okienko, tylko zastanawiam się ten słup. Nigdy nie zwróciłem uwagi, czy coś takiego jest w McDonaldzie. Ale nieważne, chodźmy do środka. Tu mi się nic nie zawali na łeb, bo tutaj powiem wam, że no tak jest, blisko zawalenia. Jestem ciekaw, czy to ludzie poniszczyli, czy ktoś to rozbiera po prostu i ten McDonald's jest do rozbiórki. Tu chyba było główne wejście. Tak to wygląda. Tak, bo tam zawsze jest okienko, czyli tutaj najprawdopodobniej była lada. Czyli tutaj jest cała sala. Widać, że ktoś tutaj sobie imprezuje czasami. Jakieś lampy pojedyncze, jakieś okablowanie, jakieś numery telefonów. Widać, że tu dużo ludzi chodziło. O, tu proszę, niecenzuralne napisy. Czyli tak to wygląda z tyłu. I to jest wszystko, to jest cała kuchnia. Ja mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Ja się boję ogólnie tak dość mocno rzeczy tego typu. Ty, jak tu jest dużo miejsca z tyłu. Tu jest dość ciemno. Ja mam lampkę w aucie, wrócę do auta po lampkę, poczekajcie. Nie spodziewałem się, że będę coś takiego na spontanie nagrywał, ale na szczęście mam bagażnik cały sprzętu i tam wszystko jest. Taką małą lampeczkę do kamery też mam, także sobie tam wejdziemy w te ciemne pomieszczenia. Ale ktoś pieniędzy wtopił. W sensie zależy, ile ten McDonald's stał, ale nie wygląda on na starego McDonalda, wygląda jak McDonalda po remoncie. Oho, jest jakiś pracownik budowy. Się na mnie dziwnie patrzy, bo to jest ogólnie zakaz wjazdu. Jak już jesteśmy przy aucie, to zobaczcie, jest jeszcze nawet McDrive narysowany. Okej, jesteśmy z powrotem, tym razem ze światłem. To wygląda jak jakieś pomieszczenie gospodarcze? Ta, tu kiedyś... Ej, takie okienko jest ciekawe, jestem ciekaw, po co było. Nie mam pojęcia, ale tu z tyłu jest jedno pomieszczenie. Ale wchodzimy sobie tutaj dalej na zaplecze. Ja pierdzielę, jak ten sufit poniszczony wygląda. Tu wiecie, tu jest mnóstwo okapów, odpowietrzników, w sensie kiedyś było, nie? Sporo syfu na ziemi, ale spróbujemy przejść. O, tu jest to okienko właśnie. Ty, ale spora jest kuchnia w McDonaldzie z tyłu. Tu aż ściana jest wyrąbana. Dobra, tutaj nie wiem, czy możemy te rzeczy pokazywać, bo są jakieś dziwne wzory. Kolejne pomieszczenie. Bardzo dużo tutaj jest pomieszczeń. Tu w ogóle jest ciekawe zjawisko. Jestem ciekaw, czemu jest taka luka i takie jakby zabudowanie. To chyba lodówka była. Tak, to najprawdopodobniej była wielka spiżarnia. Tu w ogóle jakaś benzyna stoi. Nie wnikam. Tu jest kolejne okno. I wyjście na dach. McDonald's jest bardzo duży od zaplecza. Nie spodziewałem się nigdy, w sensie z zewnątrz tego nie widać, że tutaj jest aż tyle wielkich pomieszczeń. Zobaczcie, jedno, drugie, trzecie, czwarte i tu jak wejdziemy dalej, to jest jeszcze, o tu jest łazienka dla pracowników, a tu jest mokro i śmierdzi. Tutaj jest kolejna łazienka dla pracowników, dobra, czy tu są, a nie, to są łazienki dla ludzi normalnie. To pewnie było pomieszczenie dla personelu, bo tam jest prysznic, tu była jedna łazienka dla ludzi, a tu co było? A nie, dobra, okej. Sorry, no nie znam się. Tu są łazienki dla ludzi, zobaczcie, nawet drzwi jeszcze są. Czyli tu było pomieszczenie dla personelu już najprawdopodobniej. Całkiem dużo tego. I tu jest łazienka męska. Tak. Jeszcze są pozostałości łazienki męskiej. Zlewy, nie zlewy. Dobra, ja tam dalej nie wchodzę, bo tu jest Saigon. Ale zobaczcie, nawet kibelek jeszcze został. No i tu była łazienka damska w takim razie. Tak, tu też ktoś zdewastował kibel. Ale ludzie grubo tutaj poniszczyli. Zobaczcie, nawet to lustro. Masakra. Okej, no i tak to wygląda. A tutaj co jest jeszcze za pomieszczenie? To wygląda, jakby był jakiś komin w ogóle. Chociaż nie, to nie komin, dobra, nieważne.
Okej, tu jest jeszcze kolejne pomieszczenie. Ej, McDonald's jest naprawdę duży. Jestem ciekaw, ile McDonald's ma metrów kwadratowych. Nie spodziewałem się nigdy w życiu, że tak to, słuchajcie, wygląda od zaplecza. Uważajcie na ruskich, bombsite B. Super. Widząc tego McDonalda, liczyłem na to, że znajdziemy tu jeszcze, wiecie, jakieś pozostałości, jakieś kuchenki i tak dalej, ale to wszystko jest już totalnie rozebrane. W sensie tutaj nic nie ma takiego typowo McDonaldowego, co mógłbym wam jeszcze pokazać. Oprócz okapów jakichś pojedynczych, typu to. Dziwię się, czemu żaden mnie tak jeszcze tego na złomy nie sprzedał. Ptaki tam się chyba zagnieździły w środku. I to jest tak naprawdę wszystko tutaj. O, tu jest jakaś tablica McDonalda. Ale jedyne, co na niej widzimy, to logo Maca. Tu jeszcze oświetlenie pozostawało. Ale większość rzeczy, typu nawet kostka brukowa, są dawno porozbierane. Takiego znaleziska się totalnie nie spodziewałem. Pójdźmy jeszcze od drugiej strony. A, no jeszcze mamy stację benzynową do ogarnięcia. Tutaj, słuchajcie, była chyba wiata śmietnikowa. Nic tutaj fajnego niestety nie ma. Najbardziej mnie ciekawi, kiedy to zostało zamknięte. Bo wygląda, jakby tak już stało, kurde, z kilka lat. Co prawda z kolei te pasy wyglądają, jakby były jeszcze w miarę świeże, ale no budynek jest tak zdewastowany, jakby stał już tak z 5-6 lat. Okej, słuchajcie, doinformowałem się, ten McDonald's został zamknięty w październiku 2019, niecałe 2 lata temu. A, i sprawdziłem, Urbex History tu byli 8 miesięcy temu. Jestem ciekaw, jak mocno ich McDonald's różnił się od tego aktualnego McDonalda. Idą jacyś robotnicy, schowam się w aucie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was oczywiście na kanał Urbex History, podlinkuję wam w opisie, ale teraz na przybitkach dam wam różnicę między tym, jak wyglądał ten McDonald's, jak oni byli 8 miesięcy temu, a jak wygląda teraz. Czy oni tu idą? Idą tu. Kurde! Zaraz będzie przypał. Nie, okej, nie podchodzą. Przechodzą sobie tak po prostu. W każdym razie, no jestem ciekaw, czy jest znacząca różnica, bo no nie będę teraz oglądał tego filmu, bo tak jak mówię, jestem tutaj na totalnym spontanie. Ale fajnie, że oni to sprawdzili w sumie 8 miesięcy temu, a ja to teraz sprawdzam, bo możecie sobie zobaczyć, jak to się zmieniło w ciągu 8 miesięcy. Pójdziemy zaraz jeszcze tą stację oblukać, bo tam widzę dystrybutory jeszcze są, a raczej tylko konstrukcje od dystrybutorów. Jestem ciekaw, jak to wygląda, tylko niech oni sobie pójdą, bo tam dreptają jeszcze. Zanim oni sobie poszli, to ciekawość mnie zżarła i sobie na szybko przeklikałem, jak wygląda ten McDonald's, jak oni to sprawdzali, w sensie Urbex History, i jest faktycznie kolosalna różnica. W sensie nawet tu było całe okno, u nich nawet była jeszcze ta przesuwna szybka, a nad tą przesuwną szybką była ta szyba. No jak widzicie, aktualnie jest ona tutaj. Także no w 8 miesięcy ludzie to zdewastowali niesamowicie. Chodźmy na stację benzynową, już jako taką bardziej ciekawostkę, bo stacja benzynowa, no nie, no też jest w sumie interesująca. Teraz tak, to było, czytałem, ale nie pamiętam. BP chyba? Albo Lotos? Nie wiem, jest żółta. To raczej nie BP. BP jest zielone. W każdym razie, no dystrybutory już są totalnie opustoszałe. Nic tutaj nie ma. I to wszystko idzie sobie tu na dół i stamtąd pewnie płynie paliwko. Czy przy pozostałych dystrybutorach jest coś więcej? Tu jest całe to stanowisko. Circle K. Circle K to był. A, i to da się otworzyć. I tu jest śmietnik zrobiony przez ludzi. Okej. Okay. Sufit przynajmniej tutaj wygląda nieco lepiej niż w McDonaldzie, a już tam w środku gorzej. W ogóle tu była myjnia. O kurczę, zaraz to sprawdzimy. Dobra, obstawiam, że tu się wchodziło. Nie mam pojęcia, co to jest. Tu chyba była toaleta? Tak, tu była toaleta. To była całkiem spora stacja, widzę. Toalety na stacjach są dość duże. Tu zobaczcie też, szyba jest pobita przez ludzi. Wszystko, zlewy, wszystko jest powybijane. Okej, ale jak się wchodziło na stację? To mnie zastanawia. Tu jest toaleta, najprawdopodobniej dla inwalidów to była. Albo jakieś do przebierania dla dzieci, coś takiego. Być może połączone. No i tu była pewnie damska, tam była męska. Nie wchodzimy, no bo nie ma co, nic ciekawego. Jakieś pomieszczenie gospodarcze. Jesteśmy po drugiej stronie i tu pewnie było tankowanie tirów. Główne wejście do stacji było pewnie tu, od drugiej strony. I tutaj jest kolejny korytarz? Mamy jakieś małe pomieszczenia. Też wygląda na pomieszczenie łazienkowe. Ja pierdzielę, jak ten dach wygląda strasznie. Dobra, czyli tu najprawdopodobniej była stacja i tu gdzieś było wejście? Coś mi tu nie pasuje. Nie mogę zlokalizować wejścia do tej stacji. Dobra, w każdym razie tu pewnie gdzieś tam stała lada i tak dalej. Ciężko mi jest to określić, bo budynek jest już na tyle zdewastowany, że tego nie widać. Zastanawiam się tylko, czemu tutaj jest nagle wejście do łazienek. Być może to były łazienki stacjowe i to mogła być jakaś restauracja, bo tu są małe drzwi, tu się wchodziło faktycznie, tu mogła być restauracja i tam mogły być łazienki restauracyjne. Natomiast logiczniejsze jest to, że na stację, jako na stację, wchodziło się z tej strony. Cholera wie, jak to wyglądało. Ale też budynek jest zniszczony i też ma bardzo dużo pomieszczeń, czego zazwyczaj na pierwszy rzut oka nie widać. Zacząłem sobie w głowie wszystko układać w całość. Tu się wchodziło na stację, natomiast tu się wchodziło najprawdopodobniej do restauracji. No i przecież w restauracji muszą gdzieś to jedzenie gotować, nie? Także zapewne to wszystko działo się tutaj, właśnie w tym pomieszczeniu. A to są tylko moje domysły. Mogę się mylić. Wiem tylko tyle, że te dwa budynki zostały zamknięte 2 lata temu, a
zniszczenia są jakby stały tu kilka lat. Niesamowite jest to, że ludzie mogą doprowadzić do czegoś takiego w tak krótkim okresie czasu. No i to w sumie tyle, co więcej mogę wam pokazywać. Ja uważam, że ciekawa sprawa zobaczyć coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich spontanicznych urbexów, bo w sumie w Gdyni też mamy kilka ciekawych rzeczy, które można sobie zwiedzić i w międzyczasie jakąś taką miniserię z tego zrobić. Spokojnie, będę zmieniał kanału na kanał urbexowy. To totalny przypadek jest, że to miejsce zobaczyłem i że tu przyjechałem. Zostawiajcie dużo łap w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, subskrybujcie kanał. Zapraszam was na mojego Instagrama. A ja będę kończyć, bo mam jeszcze 4 godziny do domu, a jestem zmęczony po całym dniu Energyland i tak dalej. Dobra, nieważne. Nara!